Cześć, z tej strony Grzegorz, witam Was na kanale Auto Discover. W ten brzydki, krótki, deszczowy, pochmurny, szary dzień, natomiast dzień rozjaśniają dwie Audi z logo S, Audi S3 i Audi S5. Audi S3 dostępne od 2013 roku, w 2014 roku zostało światowym samochodem roku. Tutaj w wersji S3 jest to mój prywatny samochód. Wiem, że obiecuję go już nagrać jakiś czas. Na pewno film się pojawi. Natomiast w tym filmie myślę, że skupię się przede wszystkim na porównaniu wrażeń z jazdy S3, którą mam już przeszło 2 lata, do S5. Jeżeli chodzi o suche dane techniczne, to w tym przypadku jest dość ciekawie. Audi S5 jest ono oczywiście klasyfikowane wyżej w porównaniu do Audi S3. Samochód jest o 25 cm dłuższy i o 4 cm szerszy od Audi S3, ale również o 4 cm niższy. Rozstaw osi w przypadku Audi S5 jest aż o 19 cm dłuższy od Audi S3, co wiadomo przekłada się na komfort podróży, 282 cm w porównaniu do 263 cm w przypadku Audi S3. Największa różnica jest w przypadku wagi. Audi S5 jest aż o ponad 500 kg cięższy od Audi S3, 1820 w porównaniu do 1395 kg. Odpowiada za to z jednej strony oczywiście 3-litrowy turbodoładowany silnik w porównaniu do 2-litrowego turbo w Audi S3, jak również stały napęd na 4 koła typu Torsen w Audi S5 w porównaniu do Audi S3 z napędem przenoszonym za pomocą sprzęgła Haldex. Jeżeli chodzi o moc obu samochodów, Audi S3 ma 300 koni mechanicznych w egzemplarzach przed liftem, Audi S5 354 konie. Te 54 koni niewiele pomagają w przyspieszeniu do setki, bo Audi S5 zaledwie 0,3 sekundy szybsze niż Audi S3, 4,4 w porównaniu do 4,7 sekund. Skrzynie biegów w samochodach to Audi S5 8-biegowy Tiptronic w porównaniu do 6-biegowego dwusprzęgłowego S-tronika w Audi S3. Oba auta są bardzo podobnie wyposażone, również pochodzą z podobnych okresów produkcyjnych, oba są przedliftowe, wyposażone w podobne systemy, natomiast wsiadając do A5 jest zdecydowanie ekskluzywniej. Co prawda mamy bardzo podobną, praktycznie identyczną, trójramienną, spłaszczoną u dołu kierownicę, natomiast boczki drzwi tutaj już mamy bardzo przyjemną alkantarę, fotele jednoczęściowe, kubełkowe, bardzo dobrze trzymające w zakrętach, też z bardzo ładnymi, kontrastowymi, pikowanymi przeszyciami. Jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, to nie są młodzieżowe, asymetryczne, okrągłe kratki nabiewów, tylko eleganckie, smukłe, ciągnące się aż od kierownicy do boczka drzwi, wąskie nabiewy. W Audi S5 mamy już 3-strefową klimatyzację. Zarówno pasażerowie z przodu, jak i pasażerowie z tyłu mogą ustawić sobie osobną temperaturę. W Audi S3 tylko i wyłącznie 2-strefowy klimatronik. Podobny jak w Audi S3 wyświetlacz centralny, można go jedynie wyłączyć i włączyć przyciskiem. W Audi S3 możemy go sobie schować, żeby nam taki tablecik mały tutaj nie wystawał. W Audi S3, w przedliftowych Audi S3 nie mogliśmy w ogóle zamówić wirtualnych zegarów. Audi A5, S5 jako nowy model z 2016 roku wyszedł, już można było zamówić wirtualne zegary z nawigacją pomiędzy prędkością i obrotomierzem. Tutaj mamy te klasyczne zegary, które mają zresztą wielu swoich fanów. Tu akurat trudno debatować, co jest wygodniejsze. Na pewno czytelniejsze i możliwość większej adaptacji i przekazywania większej ilości informacji mamy w przypadku zegarów wirtualnych. Jeżeli chodzi o systemy asystujące, i we S3, i we S5 mamy blisy, mamy czujniki parkowania z przodu i z tyłu, kamerę cofania. W związku z tym, że Audi S3 jest w wersji Prestige, czyli najwyższej oferowanej w Stanach, mamy tam adaptacyjny tempomat, jak i nagłośnienie składające się z 14 głośników Bang Olufsen. W Audi S5 standardowe nagłośnienie, tylko i wyłącznie zwykły tempomat i nie mamy tutaj utrzymania pasa ruchu. Natomiast w obu samochodach mamy już reflektory full LED-owe.
słabiej wyposażone S3, S5 bywały z reflektorami ksenonowymi. Tutaj mamy już oświetlenie full LEDowe. W egzemplarzach poliftowych mieliśmy dostępne nawet full LEDy typu Matrix. Myślę jednak, że większość właścicieli rozważających zakup usportowionych samochodów, czy to Audi S3, czy to Audi S5, no sporą uwagę zwraca na możliwości jezdne. W Audi S5 możemy sobie zmienić tryb pracy skrzyni biegów z D na S. W trybie S otwierają nam się nieco klapy wydechu. Mamy tutaj silnik w układzie V6, 6 cylindrów, brzmi to. Wiadomo, żaden silnik czterocylindrowy nie będzie miał tak jak sześciocylindrowy, a sześcio jak ośmio, a ośmio jak dziesięcio. Im więcej cylindrów, tym zwykle ten dźwięk silnika dużo przyjemniejszy. Tutaj ta sześciocylindrowa jednostka z Audi to nie jest głośny krzykacz, natomiast zmieniając tryb pracy skrzyni na S, Audi Drive Select, możemy zmieniać pomiędzy Comfort, Auto, Dynamic albo Individual. Ustawmy Dynamic, skrzynię w trybie S, automatycznie samochód podbija nam obroty do ponad 2000 na minutę. Delikatne strzały z wydechu, nie jest to wiadomo jakiś odgłos V8, natomiast z autem miałem przyjemność ciut więcej jeździć i auto, zwłaszcza właśnie w tych trybach Sport czy Dynamic, bardzo przyjemnie brzmi. Jeżeli chodzi o spalanie, bo niestety każda bardziej dynamiczna jazda przejawia się w spalaniu, producent deklaruje, że S3 będzie paliła około 9 litrów, S5 w granicach 10 litrów, oczywiście możemy sobie to włożyć między bajki. S3 ma średnie spalanie w granicach 11,5 litra. S5, no tutaj mamy w tym momencie pamięć długookresową ze 187 km. Gdzieś tam jazdy wokół biura testowania było kilka drobnych poprawek. Natomiast ze 187 km 13,3 litra. W trasie spokojnie można zejść poniżej 11, w granicy 11, między 11 a 12 litrów. Myślę, że średnie spalanie, no korzystając z radości jazdy takim samochodem w granicach między 12,5 a 13,5, chociaż wiadomo, że i 15 i 20 ten samochód, jeżeli dobrze zostanie potraktowany, jeżeli chodzi o pedał gazu, spali. I na sam koniec koszta. Pokażę Wam, jak auto wyglądało w porcie w Stanach. To jest ta dokładnie ta S5 kilka miesięcy temu. Praktycznie widok 360 stopni nam zrobili. Jak myślicie, ile mogło kosztować naprawa tak uszkodzonego auta? Od razu mówię, podłużnice były proste, podłoga bagażnika również delikatnego wyklepania wymagała. Musieliśmy kupić całą kompletną ćwiartkę, samo poszycie butnika w tym przypadku nie wystarczało. Potrzebna była wymiana wzmocnień pod spodem, jeszcze inna strona, widać, że tłumik jest uszkodzony, nie ma zderzaka, nie ma lamp i w zasadzie tyle. Jak myślicie, ile? 10, 15, 20? Od razu mówię, że właściciel tutaj no, będzie chciał autem dłużej lub krócej pojeździć. Z tego co wiem, to raczej krócej niż dłużej, natomiast chciał, żeby auto było naprawione w idealny sposób, nie było żadnych kompromisów. Na sam koniec wyszło nawet, że dosłownie minimalnie uszczerbiona jest jedna z tylnych lamp, które kupiliśmy w komplecie, i zażyczył sobie, żebyśmy kupili jeszcze jedną, żeby ją wymienić, żeby absolutnie żadnej skazy auto nie miało. Właśnie tyle wyszła naprawa, zgadliście? Ceny auta Wam nie podamy, właściciel sobie tego nie życzył. Na sam koniec powiem, ile trzeba liczyć za podobną S5 czy też S3 sprowadzając ze Stanów. Natomiast możecie zobaczyć 35 tysięcy złotych auto bez wystrzelonej pirotechniki, w dość niewielkim stopniu uszkodzone. Natomiast naprawiając auto dobrze, no tutaj jeszcze doszły na pewno takie pozycje, które można było odpuścić, jak komplet, można było albo nie można było, w końcu mamy zimę, 2800 zł za komplet nowych zimówek. Wbrew pozorom, to co najbardziej widać, czyli ćwiartka tylna prawa 2000 zł, klapa tylna 1000 zł.
300, komplet tylnych lamp europejskich 2000, zamówienie zbiorcze z ASO, to wszystko opisane literką A zamówiliśmy. W ASO wydaliśmy 2500 złotych. Oprócz tego sporo pierdół, zobaczcie na przykład lotka tylnej klapy, praktycznie połowę tych pieniędzy co cała kompletna ćwiartka, również drogie moduły Side Assist, ponieważ one były uszkodzone, czy też w ogóle ich nie było. Uszkodzony był tłumik, trzeba było go wymienić, 1000 zł za tłumik i tak możecie zobaczyć, w jaki sposób uzbierało się 35 tysięcy złotych. Chcąc naprawić takie uszkodzenie dobrze, minimum 30 tysięcy trzeba liczyć. Za 20 tysięcy owszem, również da się, ale będzie to bardziej drutowanie niż taka naprawa, której no tutaj właściciel po prostu nie chciał się wstydzić, sprzedając to auto w nieokreślonej przyszłości. Jeżeli chodzi o zakup podobnej S5 w Stanach, no przy obecnych cenach, wiadomo, te auta nowe, również co za tym idzie używane, ale też uszkodzone w Stanach poszły w górę. Może zacznijmy od S3. S3 praktycznie od kilku lat ceny nie spadają, no minimum 80-90 tysięcy, jeżeli nie ma mieć przebiegu 150-200 tysięcy i ma nie wyglądać jak po zderzeniu z czołgiem, trzeba liczyć. Jeżeli chodzi o S5, no tutaj mamy wyższą akcyzę, zamiast 1,5-2 tysiące, jak w przypadku S3, tej akcyzy trzeba zapłacić no, w granicach 10 tysięcy złotych. No i sumarycznie trzeba dysponować budżetem minimum 140-150 tysięcy za Audi S5. Czy to jest drogo? Z drugiej strony, jak wejdziecie na Automoto, to w podobnych cenach 150-160 tysięcy podobne 2-3-letnie krajówki kupicie. No tutaj z jednej strony auto powypadkowe, ale z dużo fajniejszą 3-litrową benzyną pod maską niż standardowe 2-litrowe 250 koni. W tym odcinku to już wszystko. Napisz, czy wybrałbyś krajowe A5, czy też klepane, bite, zespawane z 10 S5 ze Stanów. Zostaw łapę w górę, zasubskrybuj z dzwoneczkiem, jeżeli nie subskrybujesz. Zapraszamy naszego Facebooka, Instagrama i TikToka. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!